Siemanko mordeczki, dzisiaj przygotowaliśmy dla Was z Kubą piąty odcinek z serii Od Zera do Milionera, w którym porozmawiamy o widełkach cenowych. Już jutro rano, przed godziną 8, pojawi się szósty odcinek, w którym porozmawiamy o jednej bardzo skutecznej metodzie obecnie na handel, więc pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i dzięki za ostatnią aktywność pod serią Od Zera do Milionera, bo naprawdę dużo pytań zadajecie, jest fajna interakcja. No to co, porozmawiamy sobie o handlu. Witam wszystkich widzów, faktycznie kilka dni minęło od ostatniego materiału, natomiast wydarzyło się tak dużo, że jest o czym opowiadać, no i niniejszym to uczynimy. Zacznijmy może od tego, że jak co roku nasza kochana kanadyjska firma, która nas raczy doskonałą grą FIFA, postanowiła na samym początku, zupełnie oczywiście nieświadomie, no bo któż mógłby wpaść na pomysł, jak właściwie wycenić karty, poustawiać losowo widełki cenowe dla poszczególnych kart. Czasami mam wrażenie, że to się odbywa na zasadzie losowania jak w Totolotku, czyli komora maszyny losującej jest pusta, następuje zwolnienie blokady, no i tak sobie losują te widełki. No i później okazuje się, że taki Militao, który jest jednym z najbardziej grywalnych stoperów w grze na sam początek, over 80 statystyki potworne do tego klub, do tego liga, okazuje się, że jej ustawia mu widełki cenowe do 20 tysięcy. I co się wtedy dzieje? Przeciętny zjadacz chleba, który chciałby takiego Militao kupić, musi poświęcić na wysnajpienie wręcz, wyrywanie z rynku transferowego takiej karty. Nierzadko kilkanaście, kilkadziesiąt minut. Często odbywa się to tak, że pojawiają się karty, znikają w ułamku sekundy. Gracze się frustrują, bo tych kart kupić nie mogą. Co koniec w końcu się musi wydarzyć, no muszą te widełki zostać podniesione. No i teraz kwestia jest prosta. Jak szybko EA podniesie nam te widełki? Czy to będzie jeden dzień, czy to będą dwa dni, trzy, czy to tydzień? Nie ma reguły, nie ma żadnej zasady. Wiadomo, że jeśli mamy wiedzę na temat danego zawodnika, że on będzie hitem na samym początku gry, tak jak w wypadku Militao, próbujemy sobie kupić te karty 1, 2, 3, 4, 5, ile nam się uda. Akurat tutaj na screenie, który pokażemy, jest widać tych kart 2, 4, 6, siódma wystaje od dołu, natomiast te wszystkie karty udało mi się wtedy wysnajpić 17 sztuk, wszystkie za oczywiście górną granicę cenową, czyli 20 tysięcy monet. Gdzie snajpiłeś, powiedz? Tylko i wyłącznie na webapie, bo konsola jest za wolna do tego, Companion niestety to już w ogóle inna bajka, także tutaj tylko i wyłącznie webap wchodzi w grę i tu naprawdę szybkie palce, szybki refleks, ręka na enterze, myszka, pamięć mięśniowa i no i po prostu trzeba lecieć z tematem. Jesteś w stanie być szybszy od bota? Nie zawsze, bo jak miałbym oceniać ilość złapanych przeze mnie kart, a ilość tych, która mi umknęła, no to nie wiem, czy udało mi się 5% tych wszystkich, które się pojawiły, złapać. No ale to było pewnie kilka godzin, kiedy poświęciłem na snajpienie tej karty, no i finalnie udało się 17 sztuk wysnajpić. No i teraz pytanie, kiedy jej podniesie widełki? Czy to się stanie za 24 godziny, 48, 3 dni, 4? No tego nie wiemy. Co się dzieje w międzyczasie? W międzyczasie są otwierane kolejne paczki, wypadają kolejne karty tego rodzaju i kolejne osoby kupują te karty, wiedząc, że po podniesieniu widełek na nich zarobią. Mija jeden dzień, mija drugi dzień, mija trzeci dzień, kart jest coraz więcej i w końcu EA decyduje się na podniesienie widełek. Podnosi nam widełki do 35 tysięcy i co się dzieje w danym momencie? Wszyscy, którzy kupili te karty w międzyczasie, wysypują się z nimi totalnie na rynek, próbując je sprzedać. I oczywiście nagle okazuje się, że kart na rynku są setki tysięcy, a zapotrzebowanie na nie jest powiedzmy 50%. Co się dzieje z ceną? Zamiast wywindować w górę, tak jak się tego spodziewaliśmy, ona sobie gdzieś tam powolutku rośnie i utyka, tak jak w tym przypadku, na poziomie 28, 29, 30 tysięcy, bo za takie pieniądze można było spokojnie kupić godzinę, dwie, trzy po podniesieniu widełek takiego Militao. Co wtedy robimy? Uczulałem na to naszych członków naszej grupy na Discordzie, żeby broń Boże nie wystawiać wtedy tej karty. Bo po pierwsze, będziemy się denerwować, że ta karta nam nie schodzi. Po drugie, będziemy sprawdzać tą cenę co 5-10 minut i zastanawiać się, czy aby nie powinniśmy wyprzedać tej karty za jeszcze niższe pieniądze, no bo widzimy, że cena nie rośnie, a wręcz kart przybywa na rynku i zaraz pewnie ta cena zacznie spadać. Uspokajałem chłopaków na grupie, mówiłem, poczekajmy, spokojnie, czekamy. I po bodajże 24 godzinach od faktu, kiedy jej podniosły widełki, co się stało? Militao osiągnął cenę praktycznie 35 tysięcy, czyli górnej granicy widełek, co zresztą widać na screenie, który też pokażemy. Uh-huh. I wszystkie 17 kart udało mi się sprzedać za 35 tysięcy. Jaka przebitka, jeśli chodzi o cenę kupna do sprzedaży, no to łatwo sobie policzyć, to mam 35 tysięcy minus 5%, odjąć 20 tysięcy, no to mamy, jakby nie patrzeć, praktycznie
13 tysięcy na sztuce razy 17, prosty rachunek, kupę pieniędzy. Dlatego jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, z takimi kartami, brońmy się przed tym, żeby wystawiać te karty zaraz po tym, jak zostaną widełki podniesione. Bo zazwyczaj jest tak, że ta cena przez ilość kart na rynku, która się pojawia, jest sztucznie obniżona i ona dopiero po kilkunastu godzinach zaczyna systematycznie rosnąć. Także pamiętajmy o tym, bo to jest jak najbardziej słuszna metoda zarobku, trochę czasochłonna, trochę trudna w kontekście tego, że tych kart jednak dużo nam ucieka i ta frustracja się pojawia, że nie udało się nam złapać, no bo tak sam wspomniałeś, no walczymy z botami, tak? I gdzieś tam ktoś odpala auto bajera i sobie po prostu idzie robić swoje rzeczy, a my klikamy w tą myszkę jak szaleni, ale koniec końców warto, bo tak jak no tutaj widać, 17 kart, 13 tysięcy na sztuce, to jest na samym początku gry, to jest potężny zastrzyk gotówki, które później sobie możemy dalej inwestować. Podobną sytuację możemy zaobserwować w wypadku karty, przetransferowanej karty Alexa Telesza z Porto do Manchesteru United. I tu sytuacja była bardzo ciekawa. Ten transfer odbył się w zasadzie last minute. Tej karty przetransferowanej, wiadomo, że jej potrzebuje kilka dni na to, żeby zmienić klub danemu zawodnikowi. I tej karty przetransferowanej na rynku w zasadzie nie było przez 3-4 dni w ogóle i pojawiła się w piątek o 6 rano. W piątek o 6 rano i o tym mało kto wiedział, bo no bo to jest taka godzina, że raczej no nie otwieramy tych paczek na potęgę i, no i nie obserwujemy tego rynku. A nawet jeśli, no to te karty po prostu momentalnie znikały, także one były praktycznie niedostępne. Ale pojawiła się w internecie jedna, druga, trzecia informacja, że te karty zaczynają już wypadać z paczek. Ale wiedzieliśmy, że o godzinie 19 prawdopodobnie dostanie kartę specjalną w postaci Once to Watcha. Mieliśmy zaledwie kilkanaście godzin na to, żeby spróbować kupić taką kartę. No i co? No i oczywiście trzeba spróbować. Mi się udało na szczęście takich kart kupić w ilości sztuk 5. I tu znowu górna granica widełek cenowych 20 tysięcy. I co się dzieje? Mamy, tak jak sam wspomniałeś, wtorek wieczór, czyli cały piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek wieczór. 5 dni minęło i jej widełek nie podniosło. Dlaczego? Powiedzą tylko oni sami. Natomiast co robimy? Tutaj sytuacja jest troszeczkę inna niż w przypadku Militao, bo w międzyczasie, kiedy EA nie podnosi nam tych widełek, ta karta nie wypada z paczek, więc automatycznie nie przybywa jej na rynku. Teraz pytanie. Czy EA podniesie nam widełki do piątku do godziny 19? Jeśli tak, to podejrzewam, że nie podniosą więcej niż na 40-45 tysięcy, to tych kart jest na rynku na tyle mało, że i tak podejrzewam, bardzo szybko zamknie się górna granica tych widełek. Wtedy, jeśli ktoś jest usatysfakcjonowany takim zyskiem, jak najbardziej sprzedajemy, bo to jest znowu no, kupę pieniędzy, praktycznie dwukrotna przebitka, także możemy sprzedać, ale jeśli poczekamy znowu na kolejne podniesienie widełek, a to się może stać już zdecydowanie szybciej, bo to przeważnie jeśli oni raz podnoszą widełki, one się zamykają, to drugie podniesienie odbywa się tak 1-2 dni, maksymalnie 3 dni po tym fakcie, to w międzyczasie zapotrzebowanie na tą kartę będzie rosło i podejrzewam, że jeszcze może delikatnie ta cena urosnąć po podniesieniu kolejny raz widełek. Także tu już jest indywidualna kwestia po prostu, czy ktoś się zdecyduje na to, żeby tą kartę sprzedać od razu w tym momencie, bo tutaj jestem w zasadzie przekonany, no chyba, że podniosą widełki do 100 tysięcy, no to wtedy wiadomo, że pewnie nie osiągnie tej wartości. Natomiast jeśli podniosą do 40, 45, 50 tysięcy, to przez wzgląd na to, że tych kart jest na tą chwilę bardzo mało na rynku i one w tym momencie z paczek nie wypadają, to podejrzewam, że ta górna granica zostanie bardzo szybko osiągnięta. Także to też jest taka kolejna sugestia z mojej strony, że jeśli komuś się udało taką kartę trafić w paczce albo ewentualnie wysnajpić, no to teraz są dwie drogi. Albo ją właśnie sprzedajemy od razu, jak podniosą widełki i wtedy za maksa, albo czekamy sobie cierpliwie. I to też trzeba sondować rynek i cenę tej karty, bo w zależności od tego, co dostaniemy, jakie paczki specjalne dostaniemy w piątek, bo będzie wiadomo, druga drużyna Once to Watch, jaki będzie drop tych kart, to ta cena też się będą pewnie wahały, aczkolwiek na samym początku zapotrzebowanie na nią będzie potężne, bo zwróćmy uwagę, że to jest zdecydowanie, moim zdaniem, najlepszy lewy obrońca w całej Premier League, bo nawet Robertson pod ceną 87, gdy porównamy ich statystyki, to na lewej stronie obrony wygląda moim zdaniem słabiej niż Telesz. Także tutaj zapotrzebowanie będzie potężne. Do tego perfect link z Fredem. Do tego Brazylia, to wiadomo, że bardzo łatwo go wkomponować, także tutaj naprawdę hype będzie przepotężny. Także jeśli ktoś ma tą kartę i czeka z niecierpliwieniem na podniesienie widełek cenowych, tak jak ja, no to powinien sobie, że tak powiem, już taki plan działania ustalić na to, co i jak robić w momencie, kiedy te widełki zostaną podniesione. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.